Artur Gisielewicz, witam w piątek 27 listopada. Dziś będzie sporo o przedszkolakach. Magazyn Miejski, zaczynamy. Dziś w wydaniu obchody Światowego Dnia Misia. Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy. Turniej piłki nożnej drużyn amatorskich. Dwudziestego listopada w Inowrocławiu rządziły misie. W ramach obchodów Światowego Dnia Misia w hali widowiskowo-sportowej odbyła się urodzinowa impreza pluszaków, na którą zostały zaproszone wszystkie przedszkolaki. Święto pluszaka po raz kolejny obchodziło kilka tysięcy maluchów ze wszystkich inowrocławskich przedszkoli. Organizatorem spotkania było przedszkole niepubliczne Miś, które do tej uroczystości przygotowywało się od kilku miesięcy. Jak co roku do imprezy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowujemy się dużo wcześniej. W zasadzie rzecz można już od miesiąca września. Dzieciaki najpierw same troszeczkę nas tak inspirują w kierunku, w którym chciałybyśmy pójść, a potem no cóż, przystępujemy do prób, do pracy żmudnej, trudnej, ale sprawia to dzieciom naprawdę dużo, dużo radości, dużo satysfakcji, chętnie ćwiczą, no i czekają w wielkim napięciu na ten piękny dzień. W tym roku dzieci z przedszkola Miś zaprezentowały widowisko pod tytułem Czardaszowe Rytmy. Jak co roku na tej imprezie nie zabrakło dzieci ze szkoły tańca Raz, Dwa, Trzy, które zaprezentowały taniec estradowy i hip-hop. Zgodnie z tradycją dzieci uczestniczące w zabawie otrzymały z rąk włodarzy miasta i dyrektora przedszkola Miś dyplomy i pamiątkowe pluszaki. Inowrocławskie przedszkola numer 2, 4, 9, 14 i 20 oraz żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław, przystąpiły do ogólnopolskiego programu Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy. Od żłobka to wiemy, że gdy zdrowo jemy, zdrowo rośniemy. To motto przyświeca inowrocławskim placówkom. Przedszkola z bardzo dobrymi efektami kontynuują podjęte w żłobku działania, realizując wiele proekologicznych i prozdrowotnych inicjatyw. Przystąpienie do programu Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy pozwoli na promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych na większą skalę, znacząco przyczyniając się do wspierania prawidłowego rozwoju dzieci. Ta praca dotychczasowa polegała na tym, że wyrabialiśmy u dzieci wiedzę, przekazywaliśmy wiedzę, wyrabialiśmy kompetencje zdrowego żywienia, nawyki zdrowego żywienia, realizowane były zajęcia kulinarne, dzieci poznawały piramidę najnowszą zdrowego żywienia, więc wyrabiając własną postawą także te nawyki, osiągnęliśmy sukces, że dzieci wiedzą, co jest dobre, a co złe w żywieniu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w turnieju piłki nożnej drużyn amatorskich, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej. Około 60 zawodników rywalizowało w turnieju piłki nożnej drużyn amatorskich o puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wśród nich Władki z Katolika. Zwyciężyła drużyna Wiadromenów, reprezentująca gimnazjum numer 1. Drugie miejsce przypadło Czarnym Koniom, a trzecie reprezentacji gimnazjum numer 3 z rocznika 2001. Udało nam się zorganizować grupę uczniów z szkoły podstawowej i gimnazjum. Także jest to dla nas wielka frajda, że możemy wystąpić w tym turnieju. No tak, bo pewnie chłopacy grają głównie na WF-ie, a tutaj mają okazję skonfrontować się z innymi. Jest to jakaś rywalizacja, prawda? Oczywiście. Z reguły, tak jak tutaj pan powiedział, skupieni są na nauce, chociaż kilku chłopaków gra tutaj w inowrocławskich klubach, no ale czym innym jest rywalizacja gdzieś tam w szkole, a spotkanie z rówieśnikami z innych szkół. Także to wzbudza emocje i dodaje takiej energii. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś w magazynie miejskim. Miłego weekendu życzę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
4 grudnia w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie z Moniką Witkowską, polską dziennikarką, pisarką, podróżniczką, autorką przewodników oraz książek podróżniczych. 5 i 6 grudnia na kortach tenisowych przy ulicy Rakowicza 93 odbędzie się mikołajkowy turniej tenisa ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Z okazji mikołajek w krytych pływalniach Wodny Park i Delfin pojawią się święci Mikołajowie. Od godziny 10 do 16 na uczestników mikołajek z Osir czekać będzie wiele atrakcji. W godzinach trwania akcji wstęp na pływalnie będzie bezpłatny dla dzieci do 13 roku życia. Marcin Glepiak, witam, dzień dobry, zapraszam na rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest Sławomir Roszak, prezes Kujawi Inowrocław. Witam. Dzień dobry, witam. No właśnie, będziemy mówić o piłce nożnej, bo za nami zakończenie rundy jesiennej plus jeden mecz z wiosny. Efekt 26 punktów, siódme miejsce w tabeli. No i czy prezes dumny jest z tego dorobku punktowego? Czy prezes na pewno jest dumny ogólnie z tego, co się dzieje w klubie? Na pewno dążymy do tego, aby poprawić sytuację w klubie, no i również z piłką nożną w Inowrocławiu. Mówię tu, o czym może później wspomnimy, o grupach młodzieżowych. Mhm. Tutaj jeśli chodzi o seniorów, to na pewno miejsce dobre, choć wiadomo, że nie jest to pierwsze miejsce czy komplet zwycięstw, więc zawsze można byłoby tych punktów troszeczkę więcej uzbierać. Jest lepiej niż rok temu, bo przynajmniej według statystyk widać 20 mieliśmy jeden punktów, teraz jest 26 z tym jednym meczem rundy wiosennej, więc na pewno lepiej to wygląda, tylko kwestia, czy my tam powtórzymy wiosnę, tak? No właśnie, bo tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć, tam są granice, różnice punktowe właściwie, prawda, więc trzeba będzie walczyć. Tak, budujemy ten zespół cały czas mozolnie, cierpliwie, gdzieś tam ewentualnie podczas tej budowy jakieś jednostki no, odchodzą, niektórzy przychodzą. Staramy się, aby zebrać grono ludzi, którzy chcą kopać piłkę, tak? Zostać tymi piłkarzami, więc przede wszystkim to jest uzależnione od treningów, więc niektóre osoby, które nie podążały tym tropem, nie trenowały, no to z racji jakby tej rywalizacji, no poszukały sobie klubów gdzieś w niższej lidze, gdzie można powiedzmy mniej trenować i być też na jakimś dobrym poziomie. No w czwartej lidze trzeba mocno trenować i tym bardziej jak ma się aspiracje grać gdzieś wyżej. Wiadomo przy tej reorganizacji no 8 zespołów tak. Lub jeden, jeśli się w trzeciej lidze utrzyma, następny no może dać utrzymanie, więc my musimy walczyć o jak najwyższą pozycję w tabeli. Na razie jest siódme miejsce, co daje te minimum, które sobie założyliśmy, przynajmniej na tą rundę jesienną, ale wiadomo, że 4 punkty przewagi, no to może być ostra rywalizacja na wiosnę. To na pewno. Czy odejście Zawady i Makowieckiego mocno wpłynęło na waszą siłę ofensywną? Chyba tak. Na pewno. My mieliśmy też w planach Kruszczyńskiego, tak? My obserwowaliśmy go, jest to chłopak młody, 21 lat, z powiatu inowrocławskiego, z Kruszwicy dokładnie. Przyszedł do nas, miał być uzupełnieniem, czyli jakby dodatkowo jeszcze stworzyć fajną siłę rażenia tak w ataku, bo wiadomo, że Kruszczyński jest ofensywnym pomocnikiem, a nie napastnikiem. Jakby odejście Makowieckiego i również Zawady, to troszeczkę zmieniło plany trenera, tak? Kruszczyński musiał grać w przodzie, gdzie no nie jest to typowa dziewiątka, typowy napastnik na szpicy, musi się tej pozycji trochę dopiero uczyć. Co prawda strzelił 15 bramek w sezonie, więc jakby swoją rolę, ale tak jak powtarzam, dodatkowo jeszcze jest Hulisz na drugim skrzydle, Zawada Makowiecki, to miała być dosyć ostra siła rażenia. My raczej w obronie też mamy doświadczonych ludzi, gdzie strata bramki jakby no też, nie, znaczy dużo bramek nie straciliśmy. Do tego doszedł już do bramki młodzieżowiec, nasz wychowanek Piernik, który powiedzmy przy piesiku miał jeszcze zdobywać doświadczenie, zwłaszcza na treningach. No teraz już troszeczkę więcej bronił w tym sezonie i miejmy nadzieję, że też w przyszłości będzie naszym bramkarzem. Takie małe podsumowanie robimy tej rundy jesiennej. Były mecze do wygrania. Praktycznie tak się nie stało. Właśnie o to strzelanie bramek chodzi, bo jeśli ma się tą ofensywę bardzo dobrą, to nawet jeśli zdarzy się błąd w obronie,
to w napadzie człowiek odrobi, tak? Strzeli dwie, trzy bramki, to się po prostu wygrywa, a dzięki temu zdobywa trzy punkty. Były mecze, że przegrywaliśmy po 0-1, może gdzieś ta indolencja strzelecka Kruszyńskiego, gdzie jakby nie czuł się jako napastnik, a mógł już ustawić mecz na przykład w pierwszej połowie, a nie strzelił, no i gdzieś tam te punkty potraciliśmy. Do tego na pewno też muszę przeprosić tu jeszcze raz, jak mam okazję, kibiców za ten walkover w Brześciu Kujawskim. No, zawsze byłaby okazja o te punkty. No niestety drużyna nie miała możliwości rozegrać tego meczu. My ze swojej strony przede wszystkim musimy takie błędy analizować i poprawiać w klubie, co oczywiście od razu uczyniliśmy. Jak się pokazuje historia, to najlepszym się zdarza. Przeróżne błędy na papierze. Co dalej? Bo zakończenie rundy jesiennej przed nami przynajmniej kilka ładnych tygodni. Co będzie się działo w Kujawie i na Wrocławiu? No na pewno odchodzi Fabian Malerowicz. Z przyczyn osobistych mogę jedynie pogratulować, drugie dziecko w drodze, więc nie da rady już, powiedzmy, właśnie w tym trybie treningowym tutaj nam pomagać. Odchodzi też Krystian Makowiecki, który, tak jak wcześniej wspomniałem, prawdopodobnie pogra sobie w piątej lidze. Też jak, no, dla mnie jako prezesa jest niemożliwe, żeby chłopak tak młody, tak mało trenował, tak? Bo ja rozumiem osoby, które mają rodzinę już i pracują, bo wiadomo, że to też jest półamatorski klub, ale jednak na tym treningu są i potrafią od razu po pracy, jak 18 kończą, 18:05 są już na stadionie. A dla mnie, mówię, niedopuszczalne jest, że młody chłopak sobie chodzi w kratkę, bo tutaj chcemy zbudować coś naprawdę mocnego, więc na tych zawodnikach, którzy chcą zostać piłkarzami, chcemy opierać nasz klub właśnie. No właśnie, chcecie też pewnie uzupełnić kadrę, jakieś nowe nazwiska się pojawią? Na pewno, bo wiadomo, że cały czas gdzieś szukamy i to najlepiej dla nas w najbliższym tutaj regionie, tak jak wspomniałem, czy z powiatu właśnie Norocowskiego, prawdopodobnie dojdzie do nas młodzieżowiec, młody chłopak, który tutaj jest pod Inorocławia, chodzi do szkoły w Kasprowiczu, więc też będzie dla niego jakby Inowrocław nie obcy. Myślę, że jest na tyle już gotowy, żeby spokojnie w czwartej lidze z nami tutaj porywalizować. Wróci do Inowrocławia chłopak, który w Bydgoszczy do szkoły chodził, próbował sił w Zawiszy. Też jest tutaj już na treningach, rozmawialiśmy z nim, możliwe, że od stycznia już w pełni będzie pracował z nami, jeśli trener tylko wskaże, że jest, będzie przydatny do tej naszej drużyny, to prawdopodobnie już zostanie. No i resztę to jakby chłopaków, którymi się interesujemy, no to jest dopiero ten okres, gdzie rozpoczną się rozmowy. O tych dwóch po prostu wspomniałem, bo już wiemy, że zaczną z nami trenować. Też stawiacie właśnie na młodzieżowców i na szkolenie tych młodych, najmłodszych piłkarzy. Znaczy ja mogę podkreślić, że to jest jakby taki nasz pomysł. Wiadomo, że też mamy doświadczoną drużynę, bo chłopacy grali już też parę sezonów, niektórzy w trzeciej lidze, ale trzeba zwrócić uwagę, że to są i tak młodzi chłopacy, bo jeśli można wspomnieć, że team wychowanych nasz ma 30 lat, ale już nazwiska jak Kucharski czy Zawada, który był Makowiecki, czy teraz obecnie jest Springer, czy Hulisz, to są chłopacy z rocznika 90-91, czyli 24-25 lat. To tak można wspomnieć, że z tak bogatym doświadczeniem oni mają dopiero właśnie 25 lat, czyli spokojnie jeszcze sporo lat przed nich grania. Rybczyński rozegrał się, ma znakomity kolejny sezon, a to jest też chłopak, który skończył dopiero młodzieżowca, jest naszym wychowankiem, ma 21 lat. On zaczynał w seniorach grę od 16 roku życia i mi się wydaje, że to jest też dobry sposób na to, aby powoli wprowadzać młodych zawodników, czy nawet wychowanków. Dlatego też dołączyli kolejni 16-latkowie. Jest już Wiśniewski Marcin od stycznia, praktycznie trenuje z drużyną seniorów. W tym sezonie jesiennym wystąpił już w 11 meczach, w większości nawet w pełnym wymiarze, a tak jak wspomnę, on ma dopiero 16 lat i w tym sezonie teraz jesiennym trzech, tak już delikatnie mówiąc, byli wypożyczani z naszej grupy juniora młodszego na mecze seniorskie. Od stycznia prawdopodobnie
no, będą już trenowali z drużyną seniorską. Mówię tu o Boniewiczu, Mielcarek i Maniewski, więc to też jakby jest ten pomysł, żeby spokojnie tą, jakby przełamać tą barierę dla nich, jakieś tremy. Czyli nie, jeszcze nie są jakby podstawowymi zawodnikami, ale już spokojnie mają zdobywać doświadczenie. Ale już jakieś zaplecze młodzieżowców jest. Teraz pewnie okres roztrenowania i później jakieś sparingi. Tak, no, zaczynamy w połowie stycznia okres przygotowawczy. Teraz wiadomo, jest ten roztrenowanie, trenują we wtorki i czwartki do końca listopada. W grudniu zazwyczaj się spotykali raz tak tylko w formie właśnie takiej gry i zabawy, jak to się mówi, czyli taka luźna gierka. Od stycznia, połowy stycznia treningi i myślę, że z końcem stycznia, tak jak zawsze, zaczynają się właśnie te sparingi, test mecze, zwłaszcza dla nowych też osób, które myślę, że też na pewno się pojawią. Nie szukamy oczywiście dużych wzmocnień na siłę, wiadomo, budżet jest jaki jest, więc staramy się oglądać każdą złotówkę, żeby na tą działalność klubu starczyło. Mamy dobre też grupy młodzieżowe, które mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będą grały w tej lidze wojewódzkiej, czyli najlepszej lidze tej grupy młodzieżowej w naszym województwie przynajmniej. No i to na koniec nie pozostanie nic innego, jak życzyć udanej rundy wiosennej. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim Państwa gościem był Sławomir Roszak, prezes Kujaw Inowrocław. Dziękuję.